Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przy okazji tych naszych wieczornych spotkań powiedzieli sobie parę słów na temat wiary. Jeśli Bóg pozwoli, to następnym razem, może nie za tydzień, ale w najbliższym czasie powiemy coś na temat, czym jest Ewangelia, w którą wierzymy. Co to jest ta Ewangelia i czy warto kogokolwiek namawiać, żeby w tę Ewangelię uwierzył. A dzisiaj na temat wiary. Sięgniemy do listu do Hebrajczyków i w rozdziale 11, werset 1 jest taka, można powiedzieć, biblijna definicja wiary. Zapisano tam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo wielu ludzi nie ma sprecyzowanego stanowiska w sprawie wiary, nie bardzo umie jakby wytłumaczyć się z tego, w co wierzą, dlaczego wierzą, co tak naprawdę jest wiarą. Wymieniają całą masę rzeczy, które nie są wiarą, tylko są obiektem wiary, czasami uzasadnieniem wiary. Ale dla nas najważniejsze jest, żebyśmy dzisiaj przypomnieli sobie, wierzę, że przypomnieli, a nie pierwszy raz przeczytali o tym, czym jest wiara. Raz jeszcze wrócimy do tej definicji, ale najpierw przeczytamy kilka wersetów wcześniej, abyśmy zobaczyli całą pełnię tego wspaniałego tekstu. Od 36 wersetu poprzedniego rozdziału. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I dopiero w kontekście widać, jak niezwykłe jest to słowo, które wprowadza nas w rzeczywistość wiary. Biorąc pod uwagę kontekst, musimy zobaczyć, że te słowa są skierowane do ludzi, którzy nie cofają się w swoim chodzeniu z Bogiem. Nie cofają się. To jest coś niesamowitego, kiedy patrzymy na ludzi, o których można powiedzieć, że ich społeczność z Bogiem jest sinusoidalna. Jak ktoś nie wie, co to jest, to trzeba było chodzić na geometrię. Raz góra, raz pięknie, raz wspaniale. Mam dobry czas z Bogiem. A za chwilę taki dół, że właściwie nie wiadomo, co się dzieje z tym człowiekiem, który jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu, można powiedzieć, że był niemal u wrót niebios. Ma zły czas. Ciemność, widzę ciemność i nic poza tym. Czy o takim człowieku można powiedzieć, że jest człowiekiem wiary? Nie. To nie jest człowiek wiary. To jest człowiek religijny na pewno. To jest człowiek zainteresowany być może Bogiem. To jest człowiek, który zainteresowany jest Bożym Słowem, ale na pewno nie jest ugruntowany i na pewno nie jest to człowiek wierzący. Nie jest to człowiek wierzący. Mówimy to na podstawie tego, czego uczy nas dzisiaj Słowo Boże, a w szczególności list do Hebrajczyków. Lecz jeśli się cofnie wcześniej, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Biblia mówi, że my żyjemy w wierze, a nie w oglądaniu. W wierze. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, co Bóg mówi? Pomogę mu, wesprę go.
wyjaśnię mu tę sytuację, przytulę. Nie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Słowo dusza w języku greckim bardzo często stosowane jest zamiennie i oznacza życie. Czyli nie będzie w nim mojego życia. Nie będzie w nim mojego życia. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują, tu jest duszę, ale można również przeczytać życie. I zachowują życie. Życie. I taki człowiek może powiedzieć, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzę. Czasami uczy się ludzi tego, że powinni wierzyć, że będą bogaci, że będą zdrowi. Nie wiem, jacy jeszcze mają być. Że znajdą dobrą żonę, dobrego męża. A propos dobrej żony, dobrego męża, chcę powiedzieć, że w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 7, apostoł Paweł powiada, nieważne, kto będzie twoją żoną czy mężem, byleby to była osoba wierząca. Jeżeli ona wierzy, ty wierzysz, zawsze się dogadacie. Dlaczego? Bo macie tego samego ducha. A Duch Święty nie jest ze sobą w konflikcie. A jeśli ci się do tego przytrafi jeszcze autentyczna miłość, no, to cudownie. Wiara to pewność tego, czego się spodziewam. Pewność. Ktoś powie, no jak mogę być pewny czegoś, czego nie widzę? To jest fanatyzm. No to w takim razie mamy pewien problem, ponieważ Pan Jezus chciał stworzyć z nas fanatyków. Słyszę po lewej stronie jakieś chichy. Oto Pan Jezus powiada w 15 rozdziale Ewangelii Jana, 7 wersecie. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. No fanatycy proszą o cokolwiek, i jeszcze mówią, że wierzą, że to się stanie. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Pan Jezus nas tego nauczył. To nie jest coś, co autor listu do Hebrajczyków nagle jako objawienie otrzymał. Ale Pan Jezus o tym mówi. Proś mnie, aż spodziewaj się, że otrzymasz. Proś mnie. Pan Jezus wręcz prowokuje nas, tak mówiąc kolokwialnie, prowokuje nas do tego, żebyśmy rzeczywiście chodzili w wierze. Proście, przekonajcie się, czy Ojciec nie otworzy wam nieba. Przekonajcie się o tym. My potrzebujemy tego, aby się przekonać. To nie jest fanatyzm. To jest wiara. Jakiś czas temu mówiliśmy o Tomaszu i znamy jego historię i wiemy, że Tomasz usłyszał o wizycie Pana Jezusa, ale powiedział, nie, chwileczkę, nic takiego. Muszę włożyć palec w to, co na dłoni. Nie chcę tego nazwać otworem, bo jak to nazwać? Chcę włożyć dłoń do jego boku. Minęło jakiś czas i Pan Jezus przyszedł i mówi, Tomek, chodź tu. Włóż. I on już nic nie ma do powiedzenia. Ale Pan Jezus nie pochwalił jego postawy. I wyraźnie mu powiedział, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A ty wierzysz, bo widzisz. Czy można być człowiekiem wierzącym wtedy, kiedy obiektem naszej wiary jest fakt? Jeżeli jest pewien fakt, niezaprzeczalny, widzę go, doświadczyłem go, czy też byłem świadkiem takiej sytuacji, czy też ktoś zrobił zdjęcia, zrobił film i później mnie ktoś pyta, czy wierzę, że tak było? Odpowiedź, która by brzmiała, tak, wierzę, że tak było, jest głupia. Ja nie muszę wierzyć w to, że tak było, bo widzę, że tak było. To jest fakt.
Fakt nigdy nie jest wiarą. Fakt jest po prostu faktem. Zdarzył się, jest udokumentowany i przyjmuję go do wiadomości. Ja nie muszę wierzyć, że 2 plus 2 jest 4. Musimy tylko powiedzieć, że w naszym świecie 2 plus 2 jest 4, bo nie wiemy, jak jest w innych rzeczywistościach. Moglibyśmy się pomylić, ale w naszej rzeczywistości 2 plus 2 jest 4. Czy potrzebuję wiary, żeby w to uwierzyć? No nie. To jest zwykły, prosty rachunek, który każdy wykonuje i na końcu jest 4. Odnośnie czego więc możemy użyć wiary? Odnośnie tego, czego nie widzę, a czego się spodziewam. Ja tego nie widzę, moje oczy tego nie widzą. Moje ręce tego nie dotykają. Mój nos tego nie wyczuwa, moje uszy tego nie słyszą, a ja się spodziewam, że się stanie. Czy to jest fanatyzm? Musimy wziąć pod uwagę, że kiedy mówimy o chrześcijaństwie, to chrześcijaństwo jest niezwykle udokumentowane. Ja nie uwierzyłbym rzeczy, które nie mają racjonalnych podstaw. Bóg zadbał o to, żebyśmy wierzyli, mając racjonalne podstawy. W Jego istnienie, racjonalne podstawy w fakt, że stworzył świat, racjonalne podstawy w to, że to jest Słowo Boże i tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć tych racjonalnych podstaw. Chrześcijaństwo jest racjonalne. Dlatego kiedy Stwórca Wszechświata mówi do mnie, proś o co chcesz, a ja ci to dam, to jaki mam powód, żeby mu nie wierzyć? Tyle tylko, że tam jest powiedziane, jeszcze raz przeczytajmy, jeśli we mnie będziesz trwać, jeśli twoje słowa w tobie będą, moje słowa w tobie będą trwać. Czyli to oznacza, że żyjemy Jego życiem, żyjemy Jego obecnością, jesteśmy natchnieni przez Jego Ducha, a więc jednocześnie rozumiemy świat tak, jak On go rozumiał. Mamy te same pragnienia, te same potrzeby, mamy tę samą myśl, a więc możemy spokojnie prosić o to, co w Jego oczach, a na podstawie Słowa Bożego wiemy, że tak jest, jest dobre, jest właściwe. Spodziewam się tego. Nie widzę, ale się spodziewam. Mało tego, jestem przeświadczony o tym, czego jeszcze nie widzę, czyli jestem pewien, że tego jeszcze nie ma, ale jestem pewien, że to się stanie. I teraz taki dłuższy fragment z króciutkimi komentarzami. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo, czyli wierzę. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Wiecie, że dzisiaj nauka już to potwierdza. Ta sama nauka, która twierdziła, że wszystko przez wielki wybuch, ostatnie lata badań zaprzeczyły temu. Nie wiadomo, skąd się wzięło. Ale się wzięło. A więc przez wiarę możemy poznać, że zostały te światy ukształtowane Słowem Boga. A to, co widzimy, powstało z tego, czego nie było, czego nikt nie widział, a nie ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Nie mamy czasu, żeby mówić o Abelu i Kainie, ale najkrócej, jak możemy powiedzieć, jeden i drugi złożyli ofiarę. Pan przyjął jedną ofiarę, Abla, Kaina ofiary nie przyjął. Pomijając całą teologię tych ofiar, reakcja Kaina potwierdza, że Bóg miał rację. Kain po prostu zabił Abla, widząc, że Bóg nie przyjął jego ofiary, a przyjął ofiarę jego brata. Abel przez wiarę złożył wartościowszą ofiarę Panu. Co wiemy o wierze Abla? Wiemy tyle, że to był człowiek, który kochał Boga, który swoje życie powierzył, oddał całkowicie Bogu, dosłownie Boga dla Boga
czy z powodu Boga stracił. Przez wiarę został zabrany Henoch, aby nie oglądał śmierci. Niewiele jest o Henochu w Biblii, ale wiemy, że jak na owe czasy jest tam cała lista patriarchów wymieniona. Henoch raptem koło 300 lat sobie przeżył i nie było go. Biblia mówi, że nie było go, bo Bóg go zabrał. Niektórzy mówią, że on umarł. Nie umarł, bo jeśli wejdziemy do hebrajskiego, zobaczymy, że tam nie ma mowy o śmierci. Tam jest mowa o tym, że po prostu nie było go. Nie ma przyczyny podanej. Nie było go. Ale wiemy, że Bóg złożył niedobre świadectwo. To był niezwykły człowiek. Chciałbym, żeby tak się stało w moim życiu, przyznam. Mówilibyście się, co się ze mną stało, a ja bym miał ubaw. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli ktoś przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi mówi, Bóg mnie nie wysłuchał. No bo oni przychodzą do Boga wtedy, kiedy mają problem. Na zasadzie telefonu zaufania. Mam problem, dzwonię. Musi wysłuchać. No w końcu jest Bogiem. Ale co to ma wspólnego z tym, co Pan Jezus powiedział? Proście, a dostaniecie. Proście, a otrzymacie. No ale musicie trwać we mnie. I moje słowo musi w was trwać. Zwykle ludzie, którzy nie otrzymują żadnej odpowiedzi, nie spełniają tych wstępnych zasad, można tak powiedzieć. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny i tak dalej. No to jest przedziwna historia, ponieważ za czasów Noego nie padał deszcz. W tamtych czasach deszcz nie padał. Miejsce zbudowania arki przynajmniej dzisiaj wygląda na oddalone od wszelkich wielkich zbiorników wodnych, a na pewno oddalone od morza. I jeśli Noe budował arkę i zbudował ją, to tylko przez wiarę, ponieważ nikt nie był w stanie potraktować go jako człowieka zdrowego na rozumie. No, gdyby ktoś w Bielsku zbudować wielki statek, jak będziemy go potraktowali? Jeszcze powiedziałby, że on go buduje, ponieważ niedługo będzie tu dużo wody. Biorąc pod uwagę, że to jest XXI wiek, no po prostu by go przymusowo zamknęli gdzieś. Pan Bóg dobrze wiedział, że w tamtych czasach trzeba arkę zbudować, a nie teraz. Bo gdyby się zaczęło, wiecie, z przydziałem drewna, z przeznaczeniem gwoździ i tak dalej, to by to trwało tak długo, że świat by się skończył wcześniej. Wszyscy się z niego śmiali, wszyscy z niego kpili, wszyscy stukali się w czółko. A Noe budował. A jak skończył, to jest napisane, że to Bóg za nim zamknął. To nie on Noe zamknął. Bo gdyby Noe zamknął, to prawdopodobnie wtedy, kiedy ludzie wołali ratuj, otworzyłby to. A Bóg zamknął. I Noe być może chciał otworzyć i ratować, ale się nie dało. Ponieważ Bóg zamknął. Wiecie, chrześcijanie trochę są zawsze dziwakami. Ja nie mówię, że Noe był chrześcijaninem, ale na owe czasy był kimś podobnym do chrześcijanina. Był człowiekiem, który ufa Bogu. Przez wiarę Abraham usłuchał, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. No to jest też przedziwna historia. Abraham był poganinem. Był poganinem. I ten poganin któregoś dnia słyszy Boży głos. Mógł sobie pomyśleć, co się dzieje, może ja chory jestem. O co chodzi?
słyszał Boży głos. Ja nie wiem, jak go słyszał. Ale usłuchał. A był bogatym człowiekiem. Nie musiał nigdzie emigrować. Dzisiaj ludzie emigrują za pieniędzmi. On nie musiał. To on wziął swoje pieniądze i poszedł. Bo wziął wszystko, co miał. Wyszedł ze swojego domu. Przez wiarę. Uwierzył, że to Bóg do niego mówi. Czy Noe widział wcześniej kiedyś deszcz? Nie. Ja sobie wyobrażam, jak Noe przyszedł do domu i mówi do żony: słuchaj, Bóg mi kazał arkę zbudować. I wiesz, że będzie woda, ja nie wiem skąd. Ja już widzę te przerażone oczy jego żony i Noe. Ty się dobrze czujesz? Ty sobie wyobraź, co na czym swoje dzieci powiedzą na to. Przecież ja nie będę mogła na zakupy pójść. Wszyscy się będą śmiali ze mnie. No nie rób nam tego. Jego synowie podobnie pewnie mówili. Bo do nich Bóg nie mówił, tylko do Noego. A Abraham do swojej rodziny mówi: słuchajcie, idziemy. Abraham, czyś ty zgłupiał? Ty widzisz, to wszystko jest twoje. Gdzie te stada pójdą? Razem ze mną. W domu był płacz, narzekanie, Abraham zwariował, ale ponieważ wtedy byli mężczyźni, mężczyźni rządzili domami, to nie było dyskusji. Noe walnął pięścią w stół, powiedział: budujemy. Abraham powiedział: zbieramy się. Uderzył laską, nie kogoś, tylko w podłogę. Idziemy i było koniec dyskusji. Ale wszyscy wokół uważali, że dzieje się coś niedobrego. Jeśli Bóg do nich nie mówił, a mówił tylko do Abrahama, do Noego, to działy się rzeczy niesamowite. Nie będę o wszystkich mówił, bo to długo trwało, ale chciałbym, żebyśmy dalej sobie przeczytali. Od na przykład od 32 wersetu. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał powiedzieć o Gedeonie. O Gedeonie tylko parę słów powiemy. Gedeon, wiemy, wygrał wielką bitwę, a miał przy sobie 300 ludzi. Najpierw miał 1000. Bóg mówi: nie, Gedeon, weź ich tam powrotem. Najpierw poszli ci, to byli tchórzliwi, bali się, poszli do domu. Później wiemy, był ten test, tylko ci, którzy pili ręką, a reszta, która piła bezpośrednio z rzeki do domu. No i Gedeon powiedział: no dobra, Panie Boże, fajnie, ale nas jest 300, a ich 1000 i co chcesz zrobić? Ale on uwierzył Bogu. Ja nie wiem, co myśleli jego rycerze. Jeśli myślimy, że to byli wyjątkowo odważni ludzie i pomyśleli sobie: no super, teraz to jak my się na nich rzucimy, to będzie nasze zwycięstwo, to będą nas przez wieki chwalili. Nie, oni tak popatrzyli wszyscy na siebie, jedno od drugiego. 300. Gedeon zwariował. Gedeon nie zwariował. Gedeon ich przekonywał tam, co trzeba zrobić. I mówił wyraźnie, że Bóg powiedział, że odda przeciwnika w ich ręce. Wszystkie te przypadki, które wymieniliśmy tak imiennie, to są przypadki, kiedy ci ludzie nie widzieli jeszcze tego, co się ma zdarzyć. Oni uwierzyli Bogu, że tak się stanie, ale oni tego nie widzieli. A patrząc na okoliczności, Noe na środku pustyni, deszczu nie ma, nikt nie wiedział, co to jest deszcz. Abraham, no cóż, całkiem miłe miejsce do mieszkania i gdzieś na pustyni idziemy. Gedeon, potężna armia przy boku, Bóg mówi: rozpędź to towarzystwo, weź sobie 300 ludzi. Nikt z nich nie widział, co się zdarzy. Oni tylko wierzyli Bogu. O Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość przez wiarę. Przez wiarę otrzymali obietnicę, przez wiarę zamknęli paszczę lwom, przez wiarę zgasili moc ognia.
Przez wiarę uniknęli ostrza miecza, przez wiarę podźwignęli się z niemocy, przez wiarę stali się mężni na wojnie, przez wiarę zmusili do ucieczki obce wojska. Przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Wszystko, co dobre, dzieje się w życiu wierzących ludzi przez wiarę. Dlatego są nazywani wierzącymi. Bo gdyby nie byli wierzącymi, to nic by się w ich życiu nie mogło wydarzyć. Jeśli nie wierzysz Bogu, daj sobie spokój. Zacznij od tego, ażeby zacząć Bogu wierzyć. Ale jeśli wierzysz Bogu, to nic cię nie może powstrzymać. Nie ma takiej siły. Jeśli Bóg mówi, że coś musi się zdarzyć, to się zdarzy. Czy z twoim udziałem, czy bez twojego udziału, to jest, nie ma znaczenia. Jeśli ty nie zechcesz brać udziału, to Bóg sobie kogoś innego weźmie. To ty będziesz stratny. A Boża wola się i tak wypełni. Jak niezwykle ważne jest, żeby mieć świadomość, komu wierzę. Ponieważ wszystko wokół będzie mówiło głupi, głupi, głupi. Głupi, głupi, głupi. Świat dzisiaj mówi o wierzących, głupi są. Ale za plecami wierzących robi wszystko, żeby go szukać. Wierzący nie są głupi, wierzący są najmądrzejsi. Wierzący są najlepsi. Wierzący są najwytrwalsi, najodważniejsi, najbardziej inteligentni. A wiecie, dlaczego są najbardziej inteligentni? Bo mają dostęp do najlepszej biblioteki we wszechświecie. Wszystkie książki, które ludzie napisali, są nic nie warte. Bóg napisał tylko jedną książkę. I tysiące ludzi się głowi nad nią od wielu, wielu, wielu lat. I niektórzy nic nie rozumieją. Mają tytuły, a nic nie rozumieją. I czasami, kiedy słucham takich ludzi, to myślę sobie, chodź no tu, dam ci do dyskusji kogoś z naszej szkółki niedzielnej. On ci wszystko wyjaśni. Bo ty nic nie rozumiesz. A ludzie znają po kilkanaście języków, mają tytuły z nauk ścisłych i nie rozumieją. Ale my mamy dostęp do najlepszej, najmądrzejszej, najwspanialszej księgi na świecie. Bo Bóg jest autorem tej księgi. Niektórzy mówią, ludzie pisali. Ja nawet nie podejmuję się dyskutować z takim argumentem, ponieważ jeśli ktoś troszeczkę zgłębi temat, to mu będzie wstyd, że tak głupio gada. Bóg jest autorem tej księgi. I Bóg wskazuje nam, w jaki sposób ma funkcjonować w nas wiara. Jeśli nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, to się do niczego nie nadajemy. Juda mówi tak: podejmijcie walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Czyli, mówiąc inaczej, trzeba się sprzeciwiać wszystkiemu, co podmywa fundamenty mojej wiary. Trzeba stawiać opór każdemu, kto mówi, no nie przesadzaj z tą wiarą. Czasami jest to źle używane, to określenie, ale tak kolokwialnie można powiedzieć, nie przesadzaj z tą wiarą. To ja tych wszystkich, co nie chcą przesadzać z tą wiarą, zachęcam, żeby nas, jak będą jutro przejeżdżali pod jakimś mostem, niech się zatrzymają. Niech nie przesadzają z tą wiarą i niech sprawdzą dobrze, czy im się nie zwali na głowę. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie ludzie sprawę z tego, że wjeżdżając pod most, wierzycie, że został dobrze zaprojektowany, dobrze zbudowany. I że do tego jeszcze nikt was nie oszukał. Jeżeli nie przesadzamy z naszą wiarą, to od jutra ci, którzy posłuchają tego, stają przed mostami i sprawdzają. W ten sposób będzie wiadomo, że słuchali, bo w całej Polsce będzie wiadomo, że są korki. Bo stają przed mostami, przed tunelami i sprawdzają. Jak kupisz auto, nie przesadzaj z tą wiarą. Rozbierz do ostatniej części. Sprawdź, czy tam czegoś nie ma. Co by ci to auto zepsuło? Nie przesadzaj z wiarą.
Jeżeli jesteś w stanie zaufać dealerowi, któremu zależy tylko na tym, żeby ci sprzedać auto, a nie jesteś w stanie zaufać Bogu, to przepraszam, jesteś głupcem. I nie boję się tego powiedzieć. Jesteś głupcem. I na koniec, dlatego opadły ręce i omdlałe kolana, znowu wyprostuj. I prostuj ścieżki dla swoich nóg, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Amen. Amen. Amen.